to te usta, usta! Najlepiej przez makaron! Masz kawałek Chrisa Morrisa na twarzy. Nie jestem weterynarzem, ale to chyba jednak nie był Chris Morris. To wiesz, co to może znaczyć? Że prawdziwy Chris Morris był w szkole przez cały weekend. Bez jedzenia i wody! Tak, ale to znaczy także, że to, co całowaliśmy cały dzień, było naprawdę... Nie kończ! Jak byliśmy w gabinecie u Browna, to on depilował sobie... Nie! 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 Zadzwonimy po Rockiego, żeby nas wpuścił i dał poszukać Chrisa Morrisa? Odbiło ci, czy jak? Nikt się nie może dowiedzieć, że zostawiliśmy niedołężnego Grysonia na weekend bez jedzenia i picia. Okrucieństwo wobec zwierząt jest karalne. Skopaliby nam tyłki. A to by nie było okrucieństwo? Tak, i koło się zamyka. Trzeba z powrotem wpakować Chrisa Morrisa do klatki, zanim ktoś zauważy. Nie dam się. Dobra, ale jak wejdziemy do środka? Zostaw to mnie. Patrz teraz. Chrisie Morrisie, chodź tu, bobusiaku, mój mały chomiczek. Nie bój się, Chrisie Morrisie, nie skrzywdzimy cię. Proszę, opuść broń. W razie pożaru stłuc szybkę. Słaby dobór słów. Chrisie Morrisie, nie! Och, ty wredny! Za nim! Ej, no co jest? Trzeba się dostosować do jego tempa. To jak wolno mamy działać? Jak internet w latach 90. To pewnie usterka systemu alarmowego, ale zawsze lepiej się rozejrzeć. Pełznie do laboratorium. Zaczekamy tam na niego. Możesz uciekać, ale nie ukryjesz się. Czuję twój smrodek. A, ja też. To coś jakby gaz. Wiej! Skacz! O, sorki, trochę za wcześnie. Chrisie Morrisie! Myślę, że tylko marnujemy czas. Mam cię. Co było? Gdzie jestem, wredny? Zaraz nas znajdą i wsadzą do więzienia za okrucieństwo wobec zwierząt. To fałszywy alarm. To wracamy do naszych zajęć. Randka, już! Nie z tobą! Dzięki, ale dlaczego nam pomagasz? Bo wiem, co to znaczy siedzieć w klatce. Nikomu bym tego nie życzył. Tak, ale nie mam pojęcia, co powiedział. Może to, że wie, co to znaczy siedzieć w klatce i że nikomu by tego nie życzył. To dla ciebie, Chrisie Morrisie. Założy się, że nikt nie zauważy. Nadszedł mój koniec. Wreszcie ujrzałem słońce. Dzisiaj zakończę swoją podróż. Żegnaj, Chrisie Morrisie. To dziwne. Dobra, dam sobie jeszcze jeden dzień. Nie będę tu stać jak kołek.